byliśmy kilka dni w domu, żeby nasz syn przyjął chrzest święty. Wyprawiliśmy roczek, który będzie dopiero za kilka dni i można jechać dalej. W międzyczasie jeszcze mieliśmy komunię u znajomych. Odwiedziliśmy rodziców, dziadków, wszystkich po kolei. Zrobiliśmy co trzeba na mieście, pozałatwialiśmy parę spraw. I oczywiście kolejne nerwy przy kolejnym pakowaniu, to już chyba się do tego nie przyzwyczaję. Recepta jest bardzo prosta, trzeba się wcześniej pakować. Nie, bo wczoraj było super. Wczoraj pakowałam się na spokojnie. No ale nie do ostatniej chwili z tyloma rzeczami. Ale to są rzeczy, których nie mogłam wczoraj spakować. Wszystko, co mogłam wczoraj, to wczoraj spakowałam. Miałam szumisia dziecka spakować. No ale to już są takie rzeczy na kilka minut, a nie, że my, kurczę, mamy 12 godzinę, a tak naprawdę o 9, jak skończyliśmy robotę, to było chyba nie wiem, pakowanie. Jedyne, co mogłam jeszcze wczoraj, to lodówkę, ale już byłam zmęczona. Już nie miałam siły na lodówkę. A tak, to wszystko było, że tylko dzisiaj mogliśmy. W ostatniej chwili właśnie. No w każdym razie jedziemy. Jak to się mówi, rzucamy wszystko i jedziemy w Bieszczady. W końcu. Mam nadzieję, że dotrzemy do tych Bieszczad tym razem. No, Bieszczady to już tyle razy o tych Bieszczadach, że chcesz w Bieszczady. To jest takie moje marzenie z dzieciństwa. Za dziecka miałam jako harcerz jechać na obóz w Bieszczady. No i niestety nie było pieniędzy na to. I tak się za mną ciągnie to już kilkanaście lat. Zobaczymy. Dzień dobry. My na A1 na przerwie. Puk, puk! Już mi tutaj książę zamknął i otworzył. Dzień dobry. Co, krótka pauza? Krótka pauza, żeby Nikoś się mógł ten odpocząć, zjeść. Co tam Nikoś powiesz? A my jesteśmy? Co? Jesteśmy? Jeszcze mamy kawałek. A, dobra. Bo mamy zaplanowane generalnie, że robimy pierwszą pauzę. Pierwszą pauzę sobie robimy w... gdzie? W Ciechocinku. W Ciechocinku. W sensie taką na noc. Do lawy spada mi kół. Pierwszą mamy w Ciechocinku. A następna? A następna nie wiem, gdzieś tam. Zobaczymy, nie? Tam gdzieś. Już tu szaleją nasze gościuniuniunie. Nasz przyjaciel pająk. Czekał na nas. Czekał. Co, tutaj nic się nie stało podczas podróży. Teraz mamy na podróż. Nikoś dostał na roczek fotelik, także będzie miała sobie jak gość jeść. No. Dobra. Przerwa i po przerwie jedziemy dalej. Daleko już nie mamy, bo mamy jakieś ponad 100 kilometrów i będziemy sobie pauzować w Ciechocinku. Tam sobie pójdziemy na spacerek. Nie pójdziemy chyba na spacer. Albo na rowerek. Nie pójdziemy na rowerek. A, ten już tutaj zaczyna. Dawaj. O. Tyłek. Tyłek do góry i wyciągamy pas. Już mamusia siedzi z tyłu. Jak tylko Nikoś wstał, to od razu Patty poszła do Nikosia. Dobrze się tu mieszczę. No my jeszcze mamy 113 km i sobie dzisiaj będziemy stać na dziko. Znalazłem parking. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie Chocinek chodził po głowie już długi czas. A moja żona zawsze, a co ty chcesz w tym Chocinku tam oglądać? Ja chcę jechać do Ciechocinka i koniec, no. Nikoś włączył nagrywanie.
już zjeżdżamy na Ciechocinek i mamy 3 km do naszej stacji. Zdecydowanie już dzisiaj dosyć jazdy. No. On to od samego początku nie lubi, strasznie jeździ, strasznie. Nie ma werwy do jazdy. Z nami ma przekichany. Taki mamy parking na noc. Tutaj co prawda jest kemping po drugiej stronie, ale tutaj u pani zapłaciliśmy dychę i możemy tutaj sobie stać do jutra, do popołudnia na dziko. Tutaj hejo, hejo! Ale już ten... A siatki jakieś wziąłeś? Dobra. Zostawiamy tutaj zestaw. Gaz odpaliłem na lodówkę i lecimy. No. Mam nadzieję, że wszystko idzie ok. Słychać, gdzie chodzi. Będę teraz nogi wyciągał, rozstawiał. Jeszcze Paty dzisiaj musi popracować, dlatego tak trochę mamy masakrę. Nie wiem, co z naszym akumulatorem jest, bo nie wiem, według mnie słabo się ładuje podczas jazdy i szybko się rozładowuje. Kupiłem voltomierz, żeby właśnie mieć oko na to, ale tak jakoś nie wiem. Słabo mi to pasuje. No ale o tym później zobaczymy. Nogi rozłożone, podstawione. Do wody szarej. I tak to wygląda. Jutro plan jest taki, że wstajemy, ogarniamy się, idziemy na miasto pozwiedzać i później jedziemy sobie dalej. Jeszcze będę myślał, gdzie tutaj jutro pauzę zrobimy. Będę musiał jakąś plandekę kupić na rowerki. O, woda leci. Ja jeszcze tutaj telefon włączę do ładowania, bo nie mam wyjścia. Wyjścia USB. Żeby sobie ładować telefon swobodnie, ani przetwornicy nie mamy. Musimy w samochodzie naładować telefon. Teraz włączyłem. Papa, daj mi, będę nagrywał. Co powiesz do kamery? Hejo, hejo. A widać nas? No widać. My jesteśmy tutaj właśnie z Nikosiem sobie na kempingu, na parkingu. Nikoś, pokaż swoją ulubioną zabawkę. Nagrasz? Wolciu? Czekaj. Dawaj teraz. Na Mikosia teraz? Tak. O. O, jeszcze palec jest cały. A dawaj, no, dalej. To ty jest mama. Otworzymy? Tak. Będę patrzył, kto zakrywa. Taki dźwięk wydaje, nie? To jest mama, tak? To jest mama. To jest o Nikoś. Nie, nie na siłę. Tak pewnie nic nie widać. Ale tylko słychać wentylator. Od pieca. Taka cisza. Jesteśmy przy kolejnym i cyk na pacunkę. Aluś nam oczywiście miauczy, że on już chce iść do przyczepy. On zmęczony. Chłop dopiero wstał, on zmęczony już. Chodź jeszcze jodu trochę, powciągasz i będziemy jechać. Bo przecież z dziećmi... No tak, 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 z dziećmi. To jest jakiś dramat podróżować. Oddawaj kamerę. Chciałabym tylko szybko coś Nikoś powiedzieć, tak?